Cześć. Cześć, cześć. Dzisiaj będziemy szukali telefonu dla Rafała. I teraz tak, Rafał jest, tak może w skrócie, bo całość to będziecie mieli, ja tam podłączę Jest jakoś pod wszystko w filmik. opisie w całości. Rafał, przepraszam. Rafał jest tak, 50 plus, jest sędzią sportowym. Bardzo podoba mu się Galaxy S7, którego obecnie używa i szuka następcy. To tak w skrócie. Telefon ma być nie za wielki. Ma nie być gorszy od tej S7, ma być wodoodporny. No i żeby dobrze leżał w dłoni i żeby był taki w miarę mocny, chociaż niekoniecznie musi to być pancernik. Ale tu jednak Rafał pisze, że zależy mu, żeby jednak obudowa była jakaś taka pewniejsza, gumowana. Tak. I również wspomina też coś o aparatach fotograficznych, próbuję tutaj w tym tekście to wyszukać, no żeby były przyzwoite po prostu, żeby nie było wstydu. No tak w skrócie ujmując, bo... No i jeszcze jedno ważne też, musi być Android. Musi być Android, ponieważ Rafał używa jakichś tam aplikacji specjalistycznych, które są tylko na Androidzie. Zatem ograniczamy się, od razu iPhone'y odrzucamy. Ale kamera musi być na poziomie iPhone'a 13. Tak? No, przyzwoita co najmniej. Niekoniecznie, raczej nie chiński. Oczywiście Rafał wie, że praktycznie każdy telefon jest w tej chwili produkowany w Chinach, no, albo ma chiński komponent. No nie, natomiast, żeby nie był to typowy nie jest... Chińczyk, czyli nie taka... No wiecie, o co chodzi, tak? I teraz, żeby już was nie zanudzać, co ja wymyśliłem dla Rafała. Moi drodzy, wymyśliłem telefon, który tak naprawdę no, ma całkiem sporo sensu. Mianowicie zaproponowałbym mu Asusa Zenfona 8 albo Zenfona 9, którego niedawno testowaliśmy. Możecie sobie obejrzeć recenzję na tym kanale, jest podlinkowana. Są to telefony przede wszystkim kompaktowe, czyli nieduże rozmiary. To, na czym zależało Rafałowi. Następna rzecz, na której Rafałowi zależało, nie są gorsze od Galaxy S7, bo to jest ta sama półka. Mówimy o telefonie z flagowymi flakami, czyli najmocniejszy w danym momencie Snapdragon, porządna pamięć, porządny wyświetlacz. To wszystko w tych Zenkach jest. Aparaty też nie ma wstydu. Jest wodoszczelność, natomiast nie ma tej militarnej klasy wytrzymałości, czyli tego standardu na uderzenia, zmiatanie, tego Military Standard 810. Cóż, ale jest wodoszczelność, o standardzie militarnym kolega nie wspominał. Nie, ale ma być nagumowany, żeby dobrze było. Właśnie, i tu jest problem, bo czegoś takiego, kurczę, powiem szczerze, że nie znalazłem. Siedziałem na stronie wybierztelefon.pl i było albo gumowane i wtedy schodzimy ze specyfikacji w dół, albo idziemy na pewien kompromis i wybieramy telefon może nie gumowany, ale taki, który pewnie leży w dłoni, bo oba te Zenfony, o których wspomniałem, mają obudowę taką matową i ona jest naprawdę mało śliska. One pewnie leżą w dłoni przez to, że ta obudowa jest taka, powiedzmy, no, szorstka, kropowata. Tak? I może byłby to rozsądny kompromis, a jednocześnie są to jedne z nielicznych telefonów, które są tak małe, na czym tutaj koledze dosyć mocno zależy. Zatem ja, prawdę mówiąc, postawiłbym na któryś z tych modeli, bo tutaj one mieszczą się w podanym przez Rafała pułapie cenowym 600 euro. Można od biedy wybrać starszy, aczkolwiek tutaj Asus ma troszeczkę, niekoniecznie przoduje w aktualizacjach, więc może jednak nowszy model byłby lepszym wyborem w tym momencie, bo na dłużej jakby starczy aktualności systemu i wsparcia w zakresie zabezpieczeń. No właśnie, a no bo tutaj Rafał pisze, że dopuszcza hamery i różne takie pancerne, ale że szkoda, że taki gruby i ciężki. No. No właśnie, i tu jest ten problem, że te wszystkie pancerniaki są grube, ciężkie, a do tego jeszcze no, fotograficznie, bo tu jeszcze kolega wspominał, że tak fotograficznie na poziomie albo przynajmniej tego Galaxy S7, ewentualnie iPhone'a 13, no ciężko będzie znaleźć twardziela z gumowaną obudową, który nie byłby gruby i miał naprawdę na dobrym poziomie aparat fotograficzny. Mają znośne aparaty, ale powiedzmy, że jeszcze tutaj wypunktowałem jeden model, ale właśnie niekoniecznie spełniający wymagania Rafała, bo po pierwsze jest to Chińczyk firmy Blackview. Po drugie, no niestety zyskujemy mini jacka, o którym tu też wspomniał, aczkolwiek nie jako warunek tak konieczny, ale też Rafał mógłby mieć. I zyskujemy tą normę militarną i gumowaną obudowę, a do tego, moi drodzy, jeszcze ciekawostkę w postaci kamery termowizyjnej, aczkolwiek sędziemu piłkarskiemu to... Średnio chyba sędziemu sportowemu, średnio chyba ta kamera termowizyjna będzie potrzebna, no ale niestety, pomijając to, że telefon jest chiński, jest gruby,
to schodzimy z wymagań specyfikacji. To nie jest spółka ani Asusów Zenfone 8.9, ani Galaxy S7, tylko to jest level niżej. To jest A taki, ty testowałeś tego sprzęta? Którego? No, Blackview? Tak. Niestety nie miałem go na dłużej. Z Blackview mam styczność ewentualnie na targach typu MWC czy IFA. Nie są to tragiczne urządzenia. Natomiast pod względem możliwości, no niestety ustępują flagowym smartfonom i to po prostu trzeba powiedzieć. To samo zresztą tyczy się hammerów, bo nawet jak sobie byśmy wzięli topowy model, na przykład Hammer Explorer Pro, no to tutaj również niestety pod względem fotografii czy parametrów wyświetlacza, czy rozmiaru przede wszystkim, ten telefon no niekoniecznie wpisuje się w wymagania. Wiesz, mnie zainteresowała ta kamerka termowizyjna. Kiedyś ze znajomym rozmawiałem, który właśnie mi pokazywał takiego pancernika, a nie wiem, czy nie tego akurat, o którym mówimy. I właśnie pokazał mi kamerę termowizyjną i powiedział, że to jest w ogóle super sprawa, bo sobie zrobił audyt termiczny swojego domu za darmo. To można zrobić, przynajmniej w pewnym przybliżeniu, ale jest to na tyle precyzyjne, że spokojnie zobaczycie, no widać, prąd, ciepło wam ucieka. Tak. Jest to na przykład, to wiem prywatnie, wykorzystywane przez chłopaków z OSP, czyli przez strażaków, do na przykład prześwietlania pogorzeliska. Tam mogą zobaczyć, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura, gdzie jeszcze trzeba podlać wodą po ugaszeniu pożaru. Wykorzystują to mechanicy, patrzą, gdzie się tam jakiś element nagrzewa, elektronicy do spojrzenia na płytkę. Ja czasem nawet wykorzystuję taką kamerę do podejrzenia, jak mocno nagrzewają się smartfony zapędzone do benchmark. Może się przydać, aczkolwiek tu kolega pisze, że jest sędzią, więc akurat sędziemu, gdyby był lekarzem sportowym, oj, tu już prędzej, bo może na przykład wykryć zapalenie stawów. Serio, to też się daje zrobić takimi kamerami. Dobra, słuchaj, ani ja, ani ty nie byliśmy sędzią sportowym, więc mamy bardziej wyobrażenie na temat tego, co potrzebuje sędzia, niż wiedzę, więc może zakończmy to. Podpowiadamy Rafałowi. Tak, no, z telefon z kamerą termowizyjną, to masz ewentualnie tego Blackview, albo jeszcze możesz spojrzeć na któryś z modeli Kata, na przykład Kata S53. To jest w miarę świeży smartfon też, ale znowu to jest pancerniak, który nie ma akurat tak bardzo mocno flagowej specyfikacji. Zatem decyzja albo flagowo i wtedy ja bym spojrzał na te Asusy, albo szukamy dalej, schodząc jednocześnie z naszych wymagań. Nie kojarzę w tym momencie pancerniaka, który by był typowym pancerniakiem, a miał flagowe flaki. Samsung swego czasu coś takiego próbował, ale to nie było to. Także cóż, pozostaje tylko życzyć Rafałowi szczęśliwego wyboru i satysfakcji z dokonania tegoż wyboru, a my jedynie postaraliśmy się podpowiedzieć, miejmy nadzieję, że udanie. Miejmy nadzieję, że coś użytecznego powiedzieliśmy dla niego i mu się to przyda. A jeżeli chcecie, żebyśmy wam też doradzili, piszcie porady @mgsm.pl. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.